Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i dzisiaj omówię ciekawy problem dyskopatia u kandydata na marynarza dalekomorskiego. Zapytanie internauty. Witam, jestem maturzystą i chciałbym się zapytać o morskie świadectwo zdrowia. Nadmienię, że jakieś 2 lata temu wykryto u mnie dyskopatię odcinka LS. Przeszedłem rehabilitację i żadnego bólu w tej chwili nie odczuwam. Chciałbym pójść na Akademię Morską, kierunek pływający, jednak nie jestem pewien, czy dostanę to świadectwo zdrowia. Odpowiadając na to pytanie, ja też obawiam się, że będą problemy. Dyskopatia w tak młodym wieku źle wróży i raczej z przebiegu tej choroby wynika, że będzie pogłębiała się z upływem lat. Według przepisów przeciwwskazaniem do pracy na morzu jest większość chorób, które mogą ulec zaostrzeniu podczas rejsu, no i oczywiście małej dostępności do fachowej pomocy lekarskiej. Głównym kryterium dla lekarza jest zakwalifikowanie tejże dyskopatii jako choroby układu ruchu upośledzającej sprawność ustroju. Jeżeli jednak lekarz oceni to inaczej, to masz pełną szansę na uzyskanie świadectwa zdrowia, chociaż nadmieniam, że w perspektywie dłuższego wykonywania zawodu marynarza możesz mieć problemy z przejściem tych badań za kilka lat. Temat oczywiście pozostawiam do dyskusji. Jeżeli jesteś marynarzem z dyskopatią, to chętnie usłyszę Twój głos. Jeżeli masz coś innego do powiedzenia, to oczywiście koniecznie skomentuj do wideo. Wpadnij też na mojego bloga badanialekarzamedycynypracy.com, gdzie omawiam podobne przypadki. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.